Cześć, siema, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam was w moim nowym studiu. Cztery miesiące pracy, masa ludzi zaangażowanych w projekt, dużo włożonego serca w to wszystko, umysłu, czasu, no i mówiąc szczerze, finansów, bo tu już nie oszczędzaliśmy. Zapraszam, sami zobaczcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz, by nie ominąć żadne treści. Na dole jest czerwony guzik, proszę go niego kliknąć, ponieważ 30% ludzi około nie subskrybuje mojego kanału. Bardzo źle. I oczywiście dawajcie łapę w górę pod tym materiałem, jeśli masz podoba studio. Teraz przejdźmy do szczegółów. Więc zacznijmy od ogółu. Chodząc do góry, gdzie jest otwarta przestrzeń, to jest takie trochę nie halo, bo mogła być zamknięta, byłoby troszeczkę mądrzej, ale otwarta mi się zamarzyła, tak jakby penthouse studio. I wchodząc do góry, po prawej stronie mamy część taką magazynową. Zapraszam cię, chodź. I po tej stronie jest część magazynowa, gdzie jest oświetlenie już stricte mocne, jasne. Tu będzie wszystko zagospodarowane półkami, jeszcze pod wymiar muszę tu wszystkie ogarnąć, bo są wycięcia różne. Gdzie są magazyny sprzętów, kabli, baterii, ładowarek, wszystkiego co jest gabarytowe i duże. Obok są chomiczki, a obok chomiczków są mrówki. No i z mróweczek też wypadałoby coś nagrać, bo już długo o nich nic nie było, a skubańce się szybko rozwijają. Ale to nie ta część jest atrakcyjna, tylko druga. Sami spójrzcie. Tylko właśnie ta prawidłowa część studyjna. Po jednej stronie, pod czarną ścianą, specjalnie została zaplanowana czarna, mamy jednostkę roboczą, która jest też zupgrade'owana i to maksymalnie. W szczególności o to, że jestem w stanie pracować na siedząco, co jest zarąbiście wygodne, bo siedzenie cały czas przed komputerem nie zawsze jest zdrowe i wygodne, więc mogę sobie obniżyć to do poziomu ciągu dalszego blatu, który znajduje się w tym miejscu obok. Widzimy, że jest też magazynowana część tam baterii, takie rzeczy, które potrzebuję mieć pod ręką, typu karty SD, baterie i tak dalej. Ale ta część jest tą moją główną, ulubioną, ukochaną, w której mamy oczywiście gigantyczne monitory od LG. Ten monitor mam od pół roku, może nawet więcej, i jestem z niego tak zadowolony, że to jest masakra. Naprawdę ten sprzęt to jest mistrzostwo świata. I w momencie, kiedy chciałbym pracować na pozycji stojącej, to jest kwestia 10 sekund, jesteśmy. I to jest naprawdę świetny sprzęt, którym jestem w stanie, tu muszę zawsze uważać, bo ta lampa jest dosyć wysoka, którym jestem w stanie pracować sobie wygodnie i komfortowo. Ostatni film zresztą, ten o Wikipedii, był nagrywany na stojąco, nie wiem czy zauważyliście. Bo tego można nie zauważyć, szczerze mówiąc, bo to wszystko są wąskie kadry i tak dalej. Więc w tym miejscu, z mikrofonem, oświetleniem podłączonym do mojego blatu, audio i wszystkim, całą resztą inną, jestem w stanie działać w 100% tak jak chcę. Jest to komfortowe, wygodne i mówiąc wprost, poza efektownością, jest to efektywne, bo działam tak jak potrzebuję. To jest ta zarąbista sprawa. Kiedy nagrywam do was filmy przy komputerze, to często patrzyłem się gdzieś w okolicach kamery na podgląd. W tym momencie mamy podgląd na dole pod ekranem, co jest bardzo wygodnym miejscem. Tu mnie widzicie? Ja się zesrałem. Chciałem sobie w nosie podłubać. A to jest kamera, która właśnie w tym momencie też nagrywa. I to jest ta kamera, która zawsze nagrywa mi perspektywę gamingową głównie. Oraz tą, która jest tą główną przy monitorach, przy komputerze. To jest właśnie ta perspektywa. Często przebijamy ją drugą, którą właśnie jesteście teraz wy. I to jest właśnie te główne stanowisko dowodzenia, centrum dowodzenia, w którym jestem w stanie zrobić wszystko. Tam jest nasza tablica, na której spisujemy pomysły i mamy takie fajne, można powiedzieć, przedłużenie w postaci tego blatu. Nie wiem, czy sami to widzicie, szczególnie jak się go obniży, to on tak się pięknie wije do narożnika, lecąc przez wszystkie sprzęty, przez głośnik X-Booma od LG-ka, przez wszystkie tutaj półeczki z grami komputerowymi, guzikami, Darkiem, który jest... No Wi-Fi. Darek powiedział, że to pierdzieli, już mu się nie chce liczyć. Powiedział, że zamiast matematyki woli przyrodę. Mamy konflikt interesów. Muszę go naprowadzić. Darek Darkiem. Guzik milionowy guzikiem milionowym. Bardzo fajna jest ta część. Ta część chillowa, która znajduje się pod tą cegiełką, pod belami z przeróżnym oświetleniem. No i LED-em. Rezygiusz. To jest moje ulubione miejsce do siedzenia i chillowania w każdym możliwym momencie, jeśli tego potrzebuję. W momencie, kiedy jestem przy komputerze i chciałbym na chwilę odsapnąć, odreagować, pomyśleć o czymś, to nie robię tego przed kompem, bo za chwilę mnie coś będzie dekoncentrowało w postaci Facebooka, w postaci jakichś tam Messengerów i innych. Siadam w tym miejscu, kombinuję, jeśli coś wykombinuję, zapisuję na tablicy.
Moje studio za 160 tysięcy złotych. Gdzie jest ta kasa? Już wam tłumaczę. Zacznę od pierwszego podpunktu, czyli między innymi to, że w tych 160 tysiącach złotych mieści się około 100 za sprzęt. Co mogliście zobaczyć w tym filmie? W karcie powinno się teraz wyświetlić film, gdzie... Patrzę, czy biurko będzie równo. Równiutko. Film, w którym mówiłem szczegółowo o swoim sprzęcie, na jakich kamerach nagrywamy, jakimi się posługujemy, jakie mamy oświetlenie, a oświetlenie też się zupgrade'owało i to totalnie, jak sami zresztą widzicie, co kosztowało też z 15 koła poszło na oświetlenie, 10, chyba coś koło dyszki, więc bardzo dużo się zmieniło, a reszta, czyli nie licząc już tej stówki, pozostaje około 60 tysięcy złotych. To wszystko to jest między innymi budowa tego miejsca, tego, by podłoga była taką, jaką chcę, nie plastikowa albo kafelkowa, tylko jest drewno i to piękne, prawdziwe drewno, które ustalaliśmy bardzo długo z ekipą. Cegiełki, które się pojawiły. Bele ze starego browaru ściągnięte gdzieś w okolicach Katowic na Śląsku. Też nietypowe meble, które znajdują się po stronie mrówek i chomików. I wiele, wiele i wiele innych. Tu jest mega dużo serducha w to wszystko włożone. I w szczególności muszę podziękować za to wszystko Januszowi i jego ekipie. Przekozak, naprawdę. To, co on zrobił tutaj dla mnie i to, jak bardzo się poświęcił temu projektowi, to jest masakra. Poza Januszem, który zajął się stricte zbudowaniem tego wszystkiego, też w wielu rzeczach wymyśleniem, bo ja na belki studi nie wpadłem, tylko Janusz, ja belki planowałem w kuchni, w dużej mierze muszę podziękować temu panu, że mówi mordo. Gromysz głównie zajął się oświetleniem i ogarnięciem też stacji roboczej, jednostki centralnej. Oświetlenie to jest po prostu... przekozak po prostu. Agata też pomagała w wielu rzeczach, w bardzo wielu rzeczach i gdyby nie ci ludzie, to by nie powstało, bo sam bym tego nigdy nie ogarnął. A jeśli tak, to byśmy się zobaczyli za jakieś półtorej roku z gotowym studiem. Także trwałoby to i trwało wieczność pewnie, bo jest to strasznie ciężko wszystko samemu ogarnąć i dzięki tym osobom udało się to zrobić. Mówiłem o tym, że oświetlenie jest tu jakiś przekozak i nie wiadomo o co chodzi. Już wam pokazuję. Te lampy akurat są zasilane osobno, więc je pogaszę, pozwolicie. To jest też zarąbista sprawa. Chcę nagrywać gaming? Jak nie chcę nagrywać gamingu. A jak chcę, lecimy z tematem. Gaszę oświetlenie, które nie jest podłączone pod jeden system. Jeszcze ta jedna lampa. No i LED. LEDa też bym musiał zgasić, ale już go zostawię, bo włącznik niestety jest w troszeczkę neuralgicznym miejscu, którym jest kanapa, ponieważ za kanapą jest przycisk, a żeby tam się dostać, muszę zawsze gdzieś tam tak... No i wolę tego teraz nie robić. Chodzi mi tylko o to, że z tym oświetleniem, którym jest słońce, które tak nazywamy, bąbelki i pasek LEDowy i te żarówy tutaj na górze na belach, to jest wiele fajnych opcji i poproszę o scenę numer, żeby nie było brzydko powiedziane, bo mamy to brzydko nazwane, poproszę scenę brzydkiego miejsca, które nazywamy domem publicznym. Tropikalny zmierzch, poproszę. Ten LED rzeczywiście tutaj wpaja ten żółć to wszystko, ale chodzi o to, że jesteśmy w stanie dzięki kilku przyciskom zrobić wiele, ale to wiele kolorów. Powróćmy z tamtymi lampami, bo one są całkiem spoko i one nadają też zajebistego charakteru w tym studiu, co pozwala robić bardzo fajne kontry, tak jak teraz. Przyznać muszę, że nie tylko ludzie mnie wspierali, a firma to nie są ludzie? Chodzi mi o LG. Ekipa LG też naprawdę oddała kawał swojego sprzętu dla mnie. Między innymi OLED. Przez zajebisty telewizor. Ale jademy na Geburstak. Jademy na Geburstak. Gigant lodóweczka InstaView, którą mogę pukać. Ile chcę. Między innymi jeszcze pralkę i suszarkę, ale do gaci mi nie zaglądamy. LG, dzięki za wasze wsparcie. To jest w ogóle mistrzostwo, sami spójrzcie. Pod blatem technicznym jest coś, co może was troszeczkę zdziwić. Sami spójrzcie. Jest tam jakieś 20... Widać to? Nie. Nie widać? Czyli raz jeszcze. Jest tam jakieś 20 wejść kontaktu pod napięciem, co pozwala mi wykorzystać w 100% też studio. I jeśli miałyby mi bezpieczniki strzelić, to wiem, że strzelam w studiu tylko, a nie w całym domu. Co jest bezpieczne, bo jest to też jakoś tam elektrykiem nie jestem, ale gościu, który mi to robi, powiedział: panie majster, to będzie dobry. Jak dupnie, to ino to ludzi garbuzik. Jeśli chodzi o LEDa, to rozgadywał się nie będę, bo od tego też jest osobny film, gdzie ekipa zrobiła mi to w ramach prezentu. Tu możecie na kartę kliknąć i zobaczyć ten film. No przekozak, moja mina 10 na 10.
Moi drodzy, to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że wyczerpałem waszą ciekawość, jak to wygląda, ile to kosztowało, co, gdzie i jak. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach co i jak, ja postaram się odpowiedzieć. I piszcie również, jakie jeszcze inne filmy by was interesowały. Może jakiś house tour? Tour house? House tour? House tour. Sami napiszcie. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się.